Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj porada, jak zrobić w Babu takie na przykład FAQ, że masz pytanie, klikasz w nie i pod spodem rozwija Ci się odpowiedź. Jak zatem zrobić takie rozwijane grupy, klikane pod spodem, kiedy możesz mieć ich więcej, na przykład wyciągasz je z bazy danych albo z option setów. Jak coś takiego zrobić? Zapraszam Cię do mojego materiału. Przygotujmy sobie najpierw nasze dane. Zrobimy to wszystko w option setach, więc przejdźmy do zakładki data, option set i dodamy sobie tutaj nowy option set, nazwijmy go FAQ. Będziemy robili takie FAQ, że jak ktoś kliknie w pytanie, to pod spodem rozwinie się odpowiedź i dodamy kilka opcji. Question 1. Dodamy też jeszcze atrybut, ale to za chwilę. Dodajmy trochę pytań, więc mamy trochę pytań w naszej aplikacji. 3, 4, OK. Teraz dodamy sobie jeszcze atrybut. Będziemy mieli answer, czyli odpowiedź na to nasze pytanie. To będzie typu tekst, więc każda taka opcja ma dwie rzeczy. Display, to co nam się wyświetla, to jest właściwie nasze pytanie. Na przykład, jak zrobić rozwijane menu w Babu? To będzie takie pytanie. My tutaj dla przykładu zrobimy po prostu question 1 i zrobimy sobie odpowiedzi. Teraz powypełniajmy sobie jeszcze te nasze opcje, więc modyfikujemy te atrybuty. Jesteśmy lorem ipsum i coś stąd wypełnijmy. Na przykład ten fragment weźmiemy jako pierwszą odpowiedź. Save. Weźmy kolejny fragment jako druga odpowiedź. Modify. Save. Weźmy jeszcze jeden. Dla trzeciej odpowiedzi. Modify. Save. I czwarta odpowiedź. Więc tym sposobem przygotowaliśmy sobie dane, które za chwilę będziemy wyświetlali. Wyświetlmy zatem nasze dane. Przejdźmy sobie do nowej strony. Nazwijmy ją test, więc add a new page, test. Wyświetlimy te nasze pytania, te nasze FAQ w liście powtarzającej się, repeating group. I jak to będziemy mieli, to dzięki temu sprawi to, że gdy do option setu dodamy sobie kolejną opcję, to automatycznie nam się to wszystko tutaj pokaże. Więc type of content to będzie FAQ, data source, wszystkie rzeczy z FAQ, all FAQ i tutaj weźmiemy sobie full list i wyświetlimy sobie jeden wiersz, żeby łatwiej nam było edytować, a wszystkie kolejne wiersze będą nam się po prostu były duplikacje tego pierwszego wiersza. Zróbmy sobie od razu tutaj, wrzućmy tekst i tu w tym naszym tekście będziemy mieli pytanie nasze, więc current sales FAQ, display, bo tutaj jest nasze pytanie. Możemy to pogrubić, żeby inaczej nam trochę wyglądał pytanie niż tekst, więc na przykład zrobimy sobie heading dark, zobaczymy zaraz jak to będzie wyglądało. Możemy nie taki duży, tylko na przykład trójką. Link Dark 3. Zróbmy preview i zobaczmy jak wygląda nasz set. Jest pytanie pierwsze, drugie, trzecie. Możemy jednak zmienić to na dwójkę, żeby było trochę bardziej pogrubione. Heading Dark 2. OK, więc mamy nasze pytania. I teraz zrobimy sobie, że jak kliknie ktoś w to naszą pytanie i w odpowiedź, to tutaj się rozwinie nam odpowiedź tego pytania. Więc zróbmy coś takiego. Zróbmy zatem wyświetlanie naszych odpowiedzi. Tutaj najpierw jeszcze zmniejszymy sobie trochę ten tekst i dodamy jakąś ładną ikonkę, która będzie nam pokazywała, będzie nas zachęcała do tego, żeby kliknąć w to i rozwinąć odpowiedź. Na przykład mamy tutaj jakąś strzałkę taką w dół. OK. Dodamy sobie coś takiego. Możemy to ułożyć i zgrupować teraz w jedną grupę razem z tym naszym tekstem, więc sobie klikam dwie rzeczy, grup, element inny grup. Teraz mam grupę, którą będę mógł edytować i na przykład w nią klikać. Więc tu odpalam sobie Start Edit Workflow i przygotowuję sobie workflow dla tej grupy. Jak kliknę sobie w ten nasz tekst, tutaj albo tą naszą ikonkę, to wtedy coś nam się stanie. Odpali nam się workflow i wyświetlimy sobie odpowiedź. A odpowiedź wyświetlimy sobie w grupie, którą tutaj zrobimy pod naszym pytaniem. Możemy to wszystko pozmniejszać, jeśli oczywiście chcemy, na przykład tak. tak samo tą naszą grupę jeszcze z pytaniem. To nie było za duże. Tutaj daję odpowiedź, daję grupę z odpowiedzią, więc nazywam ją sobie group answer. Ta grupa z odpowiedzią będzie typu type of content FAQ, bo wyświetlamy sobie dalej nasze FAQ. Data source to jest current source FAQ i tu wyświetlimy sobie tekst, ale to, co jest ważne jeszcze do zaznaczenia, to zaznaczam sobie collapse this element height when hidden. To sprawi mi, że te nasze elementy się zjadą. Jak teraz zrobimy sobie preview i nie będę robił tego, nie zaznaczę sobie tego, więc odznaczyłem jeszcze raz, odświeżę, to znaczy, że pomimo, że mi się nic nie wyświetla, to tutaj od razu jest dużo przestrzeni wolnej. Jak to zaznaczę? Collapse this element height when hidden. Zrobię preview i ukryję sobie tą grupę jeszcze, żeby jej nie było widać na naszej stronie. Jeszcze raz odznaczę to, preview, to tu jest dużo miejsca, a jak zaznaczę ten collapse przy ukrytej grupie i odświeżę, to znaczy, że te pytania mi się ładnie zjeżdżają. Dopiero jak będę klikał w nie, to mi się będą rozsuwały. Więc to jest ważne, żeby to zaznaczyć właśnie na tej grupie collapse this element hidden i żeby nie była ona widoczna na dzień dobry, kiedy odpalamy naszą stronę. Więc co nam zostało jeszcze do zrobienia, to wyświetlić sobie odpowiedź, więc bierzemy tekst i wyświetlamy sobie tutaj po prostu parents group FAQ answer i robimy tą robotę, czyli jak ktoś kliknął w grupę z naszym pytaniem, to wtedy zrobimy toggle na tej grupie z odpowiedzią. Toggle sprawia, że ona ukrywa lub pokazuje dany element. Jeśli dany element jest widoczny, to on go ukrywa, jeśli jest ukryty, to go pokazuje. Więc przejdźmy do workflow, bo już sobie to przygotowałem. Wcześniej pamiętasz, kliknąłem w group FAQ i przygotowałem sobie workflow i tutaj wybieram po prostu toggle. Jak ktoś kliknął w tą grupę z FAQ, to będziemy robili toggle, ukrywali, pokazywali grupę z odpowiedzią. Zróbmy preview i zobaczmy, jak to wygląda, jak to działa. Mamy pytania, klikam sobie, pojawia mi się odpowiedź. Klikam z powrotem, znika. To jest właśnie to, co chcieliśmy zrobić i na koniec możemy jeszcze zrobić małą tutaj wisienkę na torcie położyć, czyli jak klikniemy to, żeby ta ikonka nam się zmieniła w drugą stronę, aby zachęciło nas na przykład do kliknięcia i zwinięcia tego elementu. Jak coś takiego zrobić, już Ci pokazuję. Przejdźmy do naszego designera i zmienimy sobie tą naszą ikonkę, więc wchodzę w design, ikonka, klikam ją i to zrobię za pomocą warunku. Jeżeli nasza grupa z odpowiedzią jest widoczna, to zmienimy ten kształt, obrazek tej ikonki na jakiś inny, więc when. Tutaj szukamy sobie tej grupy z odpowiedzią, answer, możemy wpisać group answer is visible, czyli jeżeli nasza grupa z odpowiedzią jest widoczna, to chcemy zmienić tą ikonkę na taką, która pokazuje nam strzałkę w górę. Więc szukamy sobie jakiejś strzałki w górę. O, jest tutaj pod ręką, zróbmy preview. Klikamy nasze pytanie, rozwija się, jest odpowiedź i zacznie strzałka, jest do góry. Tak samo tutaj, więc znowu jak kliknę sobie gdzieś tu, to znowu mi się zwija. I to, co jest istotne, to to, że przypięliśmy ten workflow i akcję rozwijania, zwijania, czy tam bardziej pokazywania tej grupy, nie do tej kontrolki tylko do całej grupy, w której jest i ta ikonka, i też to pytanie. Więc to jest bardzo użyteczne, że nasz użytkownik nie musi tutaj celować sobie w tą małą, niewielką strzałkę, tylko może po prostu gdzieś tutaj w grupę trafić z naszym pytaniem i już mu to zadziała. Nawet tutaj w pustą przestrzeń i zadziała mu to rozwijanie. Moim zdaniem to jest bardzo istotne, jeżeli mówimy o tym, żeby nasza aplikacja była przyjazna dla użytkowników. To wszystko na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć!